Dzień dobry Państwu. Sobota, polityczne podsumowanie tygodnia. I gośćmi są pani Karolina Pawliczak-Nowa, Lewica, Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość oraz Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. To co, może zaczniemy od zakończonej wczoraj Rady Europejskiej. To jest posiedzenie szefów rządów krajów 27 i premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu stwierdził, że nasze postulaty zostały wysłuchane. Może tak na rozbieg posłuchamy pana premiera, jego ostatnia wypowiedź. Cały ten zespół zagadnień związany z polityką energetyczną, z cenami, z osłabieniem negatywnego wpływu na rynki krajowe, na gospodarkę, na bezrobocie, to wszystko zostało ujęte w konkluzjach i jest to duży sukces Polski. W sposób skoordynowany budowaliśmy koalicję z innymi państwami i cieszę się, że nasze postulaty zostały uwzględnione. Jednocześnie też chcę podkreślić wagę dnia dzisiejszego. Podczas dzisiejszego dnia będziemy zabiegać o to, aby zapisy dotyczące Rosji po tych atakach, które nazwijmy je wprost atakami terrorystycznymi, po tych atakach okazało się jeszcze bardziej niż wcześniej, że Rosja nie tylko nie dąży do pokoju żadną miarą, nie siada za stołem negocjacyjnym, ale po prostu chce steroryzować Ukrainę, a tym samym chce steroryzować Europę. Właśnie wśród polskich postulatów jest ograniczenie ceny zakupowej gazu oraz wprowadzenie takiego korytarza, w którym te ceny mogłyby się poruszać. No, są też informacje, że może udało się przekonać europejskich partnerów do jakiejś reformy rynku ETS. No i jak to w ogóle możliwe? Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Czy premier ogłasza, że tutaj rola Polski wzrosła w Unii Europejskiej i nasze postulaty dochodzą do tych europejskich gremiów? Tak, premier zawsze ogłasza, że rola Polski jest znacząca. Ja przyznam szczerze, że potrzeba czasu na zweryfikowanie tych jego stwierdzeń, dlatego że przecież pod postulatami, o których mówił pan premier, podpisało się 15, a właściwie ostatecznie 17 państw, jeśli chodzi o limity cenowe na gaz. To była taka spora koalicja. Nie wiem, jak znaczącą rolę tutaj w tej sprawie miała Polska. Oczywiście pan premier ma do tego prawo, żeby pokazywać swoją pozycję, szczególnie swoją w tym aspekcie. Szkoda, że nie udało się przy tej okazji na przykład wynegocjować ostatecznie Krajowego Planu Odbudowy, wynegocjować w sensie to takim, żeby wreszcie te pieniądze do Polski dotarły. Ale widzę, że pan premier zostawia to nadal gdzieś na marginesie negocjacji, mimo że to jest dla Polski sprawa znacząca. Ale wracając do samej Rady Europejskiej, oczywiście był to bardzo istotny szczyt i Rada Europejska też jednoznacznie stwierdziła, że za wszystkie aspekty związane z kryzysem gospodarczym odpowiada Rosja i tutaj pod tym należy się podpisać, bo to jest, no uważam, nie budzące żadnych wątpliwości ani kontrowersji zagadnienie i stwierdzenie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z polityką energetyczną, jest mimo wszystko tutaj są różne stanowiska, choć zarówno Niemcy, jak i Bruksela w tej sprawie no, zmierzają do takiego samego końcowego stwierdzenia dotyczącego ograniczenia ceny gazu. Może te drogi są trochę różne, dlatego że chodzi o kwestię ustalenia samych mechanizmów, czy dojścia do mechanizmów ustalenia tych limitów gazowych. Natomiast prawda jest taka, że ostatecznie ten szczyt zakończył się właśnie tym, żeby ten kierunek faktycznie został ustalony. Oczywiście mówimy tu o korytarzach cenowych. Norwegia w tym obszarze też ma swoje stanowisko, dlatego że oni jednoznacznie stwierdzają, że przecież rząd nie ustala limitów cenowych. Te kwestie zależą od firmy wydobywczych na szelfie norweskim. Takie same stanowisko ma Rosja
i Iran, ale o ile pamiętam, żadne z tych trzech krajów nie jest jeszcze w Unii Europejskiej. Ale ostatecznie, panie redaktorze, można przyjąć, że ten szczyt jest i ważny, i myślę, że pozytywnie się zakończył, ponieważ wszystkie państwa zmierzają do tego samego, czyli te limity cenowe w mojej ocenie zostaną ustalone, co jest niezwykle też istotne oczywiście dla naszych odbiorców. Mówię ceny wystrzeliły o naszym kraju. W kosmos to jakoś nasi europejscy partnerzy poszli po rozum do głowy. Tak to można podsumować, Artur Łącki, Koalicja Obywatelska? Można podsumować, że wszyscy poszli po rozum do głowy, a głównie po rozum do głowy poszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości z panem premierem Mateuszem Morawieckim, bo wreszcie zrozumiał, że żeby cokolwiek załatwić dla Polek, Polaków, dla Europejczyków, to trzeba się dogadać. I nareszcie mamy efekt tego, że jeśli można się dogadać, to i coś dobrego wychodzi dla całego społeczeństwa polskiego i całego społeczeństwa europejskiego. Już dawno wiadomo, i pewnie państwo też o tym wiedzą, że duży może więcej. A więc zakładam, że duża Unia Europejska, jeśli się dogadała co do cen gazu, to przeforsuje swoje zdanie od importerów i będzie zakupowała ten gaz w takich cenach, w jakich ustali w tej drodze. I o to chodzi. Musimy wiedzieć też o tym i musimy o tym mówić, że kryzys energetyczny dotknął głównie gazu i węgla. Tak jakoś dziwnie było, że właśnie tylko tych dwóch nośników, bo jeśli chodzi o ropę, to ten kryzys go tak wcale jej nie uderzył. Ropa nadal kosztuje około 80-90 litrów za baryłkę. Można ją kupić z każdej strony świata, bo wiele krajów ją wydobywa. I tutaj nie widać tego kryzysu. Kryzys głównie dotknął gazu i moim zdaniem najważniejszą rzeczą, którą myślę, że na tym szczycie podniesiono i załatwiono, to już nawet nie jest to, ile ma kosztować, za ile ma kupować teraz Unia Europejska ten gaz, tylko to, że Unia Europejska, a w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej, nie mogą na przyszłość pozwolić sobie na to, żeby zostały zdominowane przez jednego dostawcę gazu. No, do ciekawego zagadnienia pan dotknął w tym momencie. Otóż pani Karolina Pawliczak wspominała, że Norwegia nie zgodzi się na żądanie Unii Europejskiej, by ograniczyła ceny gazu. No, wszyscy wiemy, że manipulacją na rynku ceny gazu zajęła się Rosja. Mieliśmy z tym do czynienia w zeszłym roku. Między innymi przez to, że Rosja nie uzupełniała niemieckich magazynów, które sobie wcześniej wykupiła. Te ceny podskoczyły kilkaset procent. No i teraz Norwegia, teoretycznie Bogu ducha winny kraj, jest tego beneficjentem. No, sprzedaje ten gaz wielokrotnie drożej niż kiedykolwiek wcześniej. Czy powinniśmy jako Unia Europejska być okej z tym, że dobrze, Norwegia, no zarabiacie, macie więcej kasy, udało się wam? Czy też powiedzieć, no drodzy Norwegowie, musicie jakoś się zastanowić i współpracować z nami, bo będą w przyszłości tego konsekwencje. Do mnie pan redaktor, tak. Rozumiem? No, to ten sam tok myślenia, co przedtem. No, muszą wszystkie kraje, które chcą sprzedawać nam gaz, przyjąć to, co Unia Europejska wynegocjowała na tym spotkaniu. I Norwegia również. Proszę pamiętać, że Norwegia jest powiązana gospodarczo głównie z Unią Europejską. I to nie jest tak, że tylko Norwegia może nam sprzedawać drogi gaz. To jest też tak, że Unia Europejska może zrobić coś, że tak powiem, nie pomyśli Norwegii. Myślę, że Norwegia jako kraj demokratyczny, kraj, który potrafi patrzeć w przyszłość na więcej niż dwa kroki do przodu, będzie wiedziała, że polityka podnoszenia maksymalnych stawek gazu, bo teraz mogłaby to zrobić, no nie jest dobrą polityką i nie rokuje na przyszłość, więc myślę, że Norwegia będzie pierwszym krajem, który przychyli się do wniosków, które zostały na tym forum uzgodnione przez państwa członkowskie. Ale cały czas jeszcze jedno, co trzeba powiedzieć. Trzeba patrzeć teraz w koło i trzeba patrzeć dalej. Trzeba sobie dać spokój z tymi wszystkimi dyktatorskimi krajami, które próbują zawsze przez lata najpierw nam sprzedawać coś taniej, 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 a później uzależnić. Dlatego ja cały czas też mówię o tym, że boję się sytuacji, w której... A myśli pan, że powinniśmy przeprowadzić w Unii Europejskiej i w krajach europejskich dochodzenie, takie normalne śledztwo służb, nie wiem, które wytypowałoby polityków, którzy brali pieniądze
od Rosji w zamian za przepychanie tego, a to Zielonego Ładu, a to likwidacji węgla, a to zamykania elektrowni atomowych. Wyraźnie, jak dzisiaj widzimy, wbrew interesom Europejczyków, a na korzyść interesów Moskwy. Trochę za daleko pan poszedł, panie redaktorze. Nie powinniśmy szukać mechanizmów. Przeprowadzono śledztwo i wyciągnięto konsekwencje według wszystkich polityków, którzy brali łapówki, szczególnie łapówki od krajów takich jak Rosja. Ale ja nie jestem zdaniem, znaczy nie popieram pana zdania, że akurat Zielony Ład jest czymś złym. Zielony Ład jest bardzo dobrym dla Europy i trzeba go będzie wprowadzać. Ale jeszcze lepszy jest dla Rosji, panie pośle. Panie redaktorze, dla Rosji już nie, bo nie będziemy, myślę, kupować gazu od Rosji, tylko gdzie indziej. Zielony Ład pozwoli nam zostawić naszym dzieciom i wnukom Europę i świat czystszy i dobry do życia, a nie jak do tej pory zniszczony przez... Przeprowadzenie takiego postępowania dałoby bardzo ciekawe efekty. Pytanie, czy zgodzi się ze mną pani Karolina Pawliczak-Nowa Lewica? Przepraszam, pani Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, mogłoby się okazać rzeczywiście, że zrobiłoby się jeszcze bardziej ciekawie, nie tylko w Europie, jeżeli chodzi o politykę, ale szczególnie na naszej scenie politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o pana redaktora, pierwsze pytanie, to drodzy państwo, trzeba po pierwsze zacząć od tego, i sprawę trzeba postawić jasno, że to Rada Europejska w swoich konkluzjach właśnie na wniosek Polski jednoznacznie stwierdziła, że to Rosja jest odpowiedzialna za sytuację, za kryzys energetyczny, ale również za kryzys gospodarczy i że to Rosja właśnie odpowiada za wszystkie te aspekty kryzysu gospodarczego, z którymi nie tylko my się borykamy, ale również boryka się cała Europa. I idąc tym tokiem dalej, można by się pokusić, panie redaktorze, również o takie stwierdzenie, że po zakończeniu wojny, oczywiście wszyscy zakładamy, jak tutaj siedzimy, że zwycięskiej dla Ukrainy, być może trzeba by się również zastanowić nad tym, aby Rosja zapłaciła jakąś karę dla tych państw, które najbardziej ucierpiały na kryzysie energetycznym, jakieś kary odszkodowania za właśnie to. Bo skoro Rada Europy powiedziała A, to teraz by trzeba powiedzieć Europejska B. Europejska, to trzeba by powiedzieć B. Nie ma tutaj, trzeba by jasno wskazać, to jest po prostu winny temu kryzysowi bez żadnej wątpliwości. Natomiast co do jakby finalizacji tych odszkodowań, trzeba by po prostu tak czy siak dalej iść takim krokiem i tropem, żeby nakładać dalej surowe sankcje na Rosję. Natomiast rzeczywiście tutaj padło również o Zielonym Ładzie i tak dalej. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby ten Zielony Ład wprowadzać, ale trzeba to robić rozsądnie. Dzisiaj sytuację mamy taką, a nie inną. Więc tutaj w tej perspektywie, gdzie mamy wojnę i sytuację energetyczną właśnie tak skomplikowaną, myślę, że ETS i Zielony Ład trzeba by odłożyć chociażby do momentu, aż wojna na Ukrainie się nie skończy i sytuacja w Europie się jakoś na ten czas nie ustabilizuje. No dobrze, cały czas ten kontekst wojenny jest z nami. Mamy sytuację, w której chociażby Rosja zapowiada nowe działania. Podobno frontem tej akcji śluza, którą prowadził Łukaszenka w 2021 i w całym tym roku, nowym takim frontem będzie ten obwód Królewiecki czy Kaliningradzki i tam przez granicę mają się przedostawać tak zwani imigranci. Czy to jest rzeczywista groza, czy powinniśmy się na to szykować, pani Karolina Pawliczak-Nowa Lewica? Panie redaktorze, my musimy być przygotowani na każdą ewentualność. A w jaki sposób się przygotować, pani poseł? Mały spór, przepraszam, że tak sobie pozwalam, ponieważ panie redaktorze, zawsze mówi o przewidywalności Putina, a ja zawsze mówię o jego nieprzewidywalności. I dzisiaj trudno przewidzieć, co w tej głowie siedzi. Mówi się oczywiście o tym, że użyje broni jądrowej.
Eksperci są bardzo mocno w tym podzieleni, że to jest tylko zastraszanie, mówienie o tym, ale ostatecznie tego nie zrobi, aczkolwiek ja mam wątpliwości, że jednak użyje broni jądrową. Być może na Morzu Czarnym na razie, na początek, ale jednak jest to człowiek co do przewidywalności, której możemy się spodziewać, którego możemy spodziewać się wszystkiego. W związku z tym sytuacja jest bardzo niepokojąca. Właściwie każdy dzień przynosi coś niebezpiecznego, coś, co pewnie dzień wcześniej moglibyśmy nie przewidywać. Oczywiście służby o tym wiedzą. Świadczy o tym fakt choćby nagłej wizyty ministra obrony brytyjskiego, ministra obrony w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z szefem Pentagonu właśnie również w tej sprawie, jeśli chodzi o groźby nuklearne Rosji. Więc dzieje się coś niepokojącego, o ile można tak to nazwać, bo przecież wojna trwa ponad 7 miesięcy i możemy się spodziewać, że wydarzy się wszystko. W mojej ocenie bardzo niepokojące jest również to zagrożenie zniszczenia czy wysadzenia tamy w obwodzie chersońskim, tamy elektrowni wodnej. To jest też no, sprawa, która gdyby się wydarzyło, to będzie kryzys i humanitarny, i w każdym aspekcie jeden z najgorszych, jeśli chodzi o poszczególne etapy tej wojny. Więc no, mamy kilka, można powiedzieć, zagadnień, nad którymi dzisiaj możemy rozważać. I oczywiście to, co się dzieje w obwodzie kaliningradzkim, również należy brać pod uwagę, czyli można przewidywać, że ten kryzys humanitarny, kryzys migracyjny może się zdarzyć i być może to jest kolejny krok w układzie z Łukaszenką, czyli kolejny krok na to, żeby tych migrantów tutaj na granicę sprowadzić i oczywiście przepchnąć dalej do Europy. I wtedy też lewica będzie mówiła, że dajmy im wejść, no bo biedni ludzie przyjechali tutaj, że wiadomo, że Polska graniczy z Afganistanem i z Burkiną Faso i z Kongo i oni właśnie stamtąd są i to są lekarze i to są przecież inżynierowie, więc no niech wejdą, niech u nas leczą i budują. Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, my na wszystkie ewentualności tej wojny musimy się przygotowywać. Jeśli chodzi o kryzys humanitarny, jeśli chodzi o pomoc ludziom, to proszę nie wymagać ode mnie, żebym powiedziała, że zostawimy tych ludzi bez pomocy, że zostawimy tych ludzi samych sobie. A dlaczego mamy im pomagać? Jeszcze proszę mi wyjaśnić, dlaczego mamy pomagać komuś, kto na wizę turystyczną przyjechał do Moskwy, przyjechał do Kaliningradu samolotem, czy statkiem, ja wiem, potem się udaje przebić przez granicę. Skąd ma pan taką wiedzę? Bo jeszcze to się nie wydarzyło. No nie, jeszcze nie ale wiemy, wydarzyło się już na Białorusi też nie. I wtedy państwo wzywacie, żeby tym ludziom pomagać, więc... Widział pan te dzieci, które siedziały na granicy w tych warunkach upokarzających, zimnie, mrozie. No, i to tym, bardzo źle świadczy o państwie białoruskim. No tak, ale my jesteśmy państwem, które graniczy i panie redaktorze, w takiej sytuacji nie możemy czyli też możemy pozostać liczyć, obojętni. Podsumowując my nie panią, możemy pani zostać wypowiedź, obojętni na krzywdę możemy, i los tych ludzi. Możemy liczyć, że jak się pojawią ci ludzie na granicy z Kaliningradem, to lewica będzie wzywała, ja żeby ich wpuszczać. Ja uważam, że nasze państwo powinno już być na taką sytuację przygotowane. To, że się o tym w ogóle nie mówi, albo mówi się w aspekcie grożącym, i pokazującym niebezpieczeństwo, to już jest niebezpieczne, panie redaktorze. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Pan redaktor, widzę, jako niezależny dziennikarz, bardzo lubi opozycję i bardzo dobrze potrafi to. Ja jestem zafascynowany naprawdę światopoglądem i horyzontami opozycji. To będzie więcej na ten temat dzisiaj. Tutaj na górze razem z nami, wtedy byśmy polemizowali. Na pytanie pana, dlaczego mamy pomagać, odpowiem panu jedną słowem. Widziałem pana parę razy w takich państwowo-kościelnych imprezach. Siedział pan w dobrych rzędach. Bo Jezus Chrystus tak mówił, że trzeba ludziom pomagać. To takie proste. To takie bardzo proste. Jak ktoś potrzebuje pomocy i można mu pomóc, to po prostu mu pomóżmy. Tak. Dokładnie tak. Do Kaliningradu.
Wydaje mi się, że akurat w tym wypadku nie będzie takiej sytuacji jak na Białorusi, dlatego że tam ciężko byłoby takiej ilości tych emigrantów Rosji przewieźć. Proszę pamiętać, że jak pan premier Putin, a pan jeszcze powiedziałem o nim, jak ten rzeźnik Putin leciał do Kaliningradu, żeby odwiedzić swoje wojska tam stacjonujące, to musiał lecieć w kółko, bo nie mógł lecieć przez kraje ani bałtyckie, ani polskie, tylko musiał lecieć w kółko, żeby lecieć wodami eksterytorialnymi. I tak musiały być wszyscy ci uchodźcy dowiezieni lub dopłynięci. Na pewno nie statkami rosyjskimi, bo byłoby wiadomo, co robią i nie mogliby się wytłumaczyć, tylko obcymi. A obce statki możemy zawsze zatrzymać na Bałtyku, a obcych samolotów na pewno nie przepuścimy. Więc tu nie bałbym się tej eskalacji, jeśli chodzi o okręgu kaliningradzkim. Oczywiście trzeba się obawiać tego okręgu, dlatego że ten okręg, jak wszyscy wiemy, jest nazywany lotniskowcem Rosji. To jest mocno zbrojony i na pewno jest mocno uzbrojony i jest straszakiem na flankę wschodnią NATO, czyli głównie na nas. A że bandyta rządzi teraz tym krajem, to nie wiadomo, co ten bandyta zrobi, bo nie jest nieprzewidywalny, a skoro jest nieprzewidywalny, musimy być na wszystkie sytuacje przygotowani. Polska niestety nie jest przygotowana na wszystkie sytuacje, bo na przykład przegląd schronów jakichkolwiek zaczęliśmy robić dopiero tydzień temu, chociaż wojna zaczęła się 24 lutego. O schronach i wasza telewizja, i każde inne telewizje mówiły, ale państwo miało to za przeproszeniem gdzieś. I dopiero teraz zaczyna robić przegląd schronów. Okazuje się, że tych schronów jest niewiele i nie dla wszystkich wystarczy. Ale może dlatego, że państwo to robiło, że dla nich pewnie schronów wystarczy. O schronach też porozmawiamy, bo to zdaje się jest kwestia samorządowa w dużej mierze. Na południe. Samorządowa. Bardziej samorządowa, tak. Myślę, że bardziej niebezpieczne jest teraz to, co robią z tą elektrownią wodną, bo to, tu jestem przekonany, że bez żadnych skrupułów rozwalą tą tamę i zaleją tych ludzi. To są tacy barbarzyńcy. Ukształtowanie geologiczne jest, zdaje się, takie, że jest wysoki brzeg po prawej stronie, czyli tej, do której dojdą Ukraińcy, a po lewej stronie jest brzeg niski, więc jak tą tamę wywalą, to zaleją głównie sami siebie. No ale może też będą chcieli to zrobić. Ograniczą też dopływ do wody, do tego kanału, który prowadzi na Krym. Więc to nie jest do końca bardzo dobry biznes. Marta Kubiak teraz, pani poseł. No jak to jest? Że ta kwestia była, myślę, główną teraz tematem rozmowy amerykańsko-rosyjskiej, ostatnia rozmowa telefoniczna, dlatego że to jest realna groźba wielkiego mordu na narodzie ukraińskim. To jest niesamowita jest relacja z tej rozmowy, mianowicie na stronie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych jest taka podstronka. To jest relacja z rozmowy z rosyjskim tam ministrem obrony. Przechodzimy, no i widzimy czystą kartkę. Wiele mówiący element. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. No to jak to jest, pani poseł, z tym złym Putinem, który jest zły i straszny, grozi nam bronią atomową, chce zalać Chersoń. No, a w sytuacji, jeśli wyślę tutaj jakichś biednych mieszkańców Bangladeszu czy innego kraju Afryki, to będziemy musieli je wpuszczać i wpuszczać, tak przynajmniej chce lewica. No, panie redaktorze, można to podsumować tak. A propos groźby nuklearnej Putina, że był sobie kiedyś pewien akwarelista z Austrii, który podobne groźby oczywiście słał na tamten świat. I wtedy bodajże Liga Narodów, poza słowami oburzenia, nie zrobiła w tym temacie nic. Co prawda wtedy nie było jeszcze broni atomowej, ale można powiedzieć, że sytuacja jest analogiczna do tej, która teraz ma miejsce ze strony Putina. Natomiast różnica jest taka, że my mamy możliwość wyciągnięcia wniosków. Konsekwencje powinny być takie same, czyli generalnie powinniśmy na Rosję nałożyć w maksymalnym stopniu wszystkie możliwe sankcje, zerwać wszystkim całkowicie handel z Rosją. Również państwa, które to robią, powinny być wykluczone ze współpracy. Natomiast jest jeden problem. Ciągle jeden i ten sam problem. A mam na myśli tutaj Niemcy i Francję, które oczywiście dużo zainwestowały w związek z Putinem. No i kosztuje to ich oczywiście bardzo dużo. Oni przecież stoją przed dylematem takim, czy wybrać pieniądze, czy godność ludzi. No niestety Francuzi, Niemcy wolą nadal wybierać swoje interesy.
Natomiast proszę też zwrócić uwagę to, co robi Łukaszenka, że Łukaszenka tak de facto stał się teraz, można powiedzieć, takim second handem dla Putina, bo przecież cała broń, która była u niego, jest wysyłana do Rosji. No i w samej Białorusi, to też dodajmy, na tym jednym samym oddechu tworzy się nowe ugrupowanie bojowe, które może uderzyć na północ Ukrainy po to, by odciąć drogę zachodniego zaopatrzenia, które dociera do walczących oddziałów na wschodzie. No więc to pokazuje, że ta współpraca dalej jest. Oczywiście biedny Łukaszenka, w cudzysłowie biedny, sam teraz nie wie, co ma zrobić, bo z jednej strony jest uzależniony, z drugiej strony no też pozbawia się tego swojego sprzętu. No a z trzeciej strony być może znowu będzie akcja na naszą granicę. No i przecież pamiętamy wszyscy doskonale, jak wtedy wówczas wypowiadała się opozycja, że mamy wpuszczać, pomagać, sugerowano, nawet zarzucano nam, że my nie pomagamy. Oczywiście te osoby, wszyscy dobrze wiemy, że te osoby, które wymagały pomocy, tej pomocy, tą pomoc od nas uzyskały. No ale mimo to był ciągle atak i ciągle krytykowanie, jacy to my nie jesteśmy miłosiernym narodem i że to jest w ogóle skandal. Natomiast... A miało to cechy pani zdaniem współpracy tych ludzi, którzy takie hasła głosili, ze służbami zagranicznymi, z rosyjskimi, białoruskimi? No tutaj nie można tego powiedzieć oczywiście wprost, natomiast no, opozycja stała jasno. Przecież przypomnijmy sobie, panie redaktorze, jaki był krzyk, jeżeli doszło do sytuacji, że chcieliśmy budować mur na granicy, który okazuje się, że również będzie budować Finlandia. No lament był straszliwy. Platforma przecież mówiła, że tego muru w życiu nie wybudują, że to jest jeden wielki przekręt, wał i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że mur stoi i spełnia swoją funkcję. No i tutaj absolutnie mamy kolejny raz odgrzewanego, moim zdaniem będzie odgrzewany kotlet, już nie wspominając oczywiście o tych posłach, którzy biegali tak ochoczo z siatką znanej sieciówki. Poseł, który został przecież przezwany, przyznała do niego przezwisko sprintera. No i oczywiście pani senator, która próbowała wmówić społeczności, że na legitymację poselską można przejść przez granicę. Tak, to będzie puenta tej części rozmowy. Za chwileczkę następna. To może już po przerwie. Dobrze, dziękuję bardzo. Za chwileczkę wracamy. Zostańcie państwo z nami.